No i teraz dla mnie, proszę Państwa, taki najbardziej miarodajny test, y jaki był na podwieszkach, to był taki, że Pan Tadeusz y robił takie rozwarcie nogań, czyli ruch był na zewnątrz i do środka. Ja pomiędzy te nogi nie, nie, nie miałem możliwości wepchnięcia tego takiego o, urządzonka, takiego wałeczka. Wałeczek ma około 40, nie, 50 cm 450 cm długości i ten wałeczek to jest taki przyrząd pomiarowy, yy, bo pół roku temu nie było szans, żeby włożyć pomiędzy nogi, a w tej chwili zobaczymy. Nie było takiego rozwarcia. Nie było takiego rozwarcia. Dobrze, dobrze tutaj, tak. Więc zobaczę Państwo, rozwarcie jest, jest bez problemu, tak? No, i teraz pan potrzyma mikrofon. Państwo popatrzą, co się dzieje. Nogi idą do góry i idą. Trzyma się wałek, trzyma się wałek, ale co się dzieje? Wypada, tak? Mażą państwo jeszcze raz. Wałek do góry i wypada. Przedtem. Czyli jest nieźle. Jest nieźle. Jest bardzo dobrze. Przedtem nie było szans, żeby ten wałek tutaj wsadzić, więc popatrzcie państwo, co robi regularna praca ze stawami. Możemy pogłębiać zakresy ruchu, powiększać, tylko to wymaga regularnej pracy. Pan może wszystkim powie, ile pan pracuje, bo ja jak ze swoimi kolanami pracowałem, to trzy razy dziennie po godzinie przez 12 miesięcy codziennie, plus do tego jeszcze tam parę innych rzeczy robiłem własnych, a Pan jak często pracuje? No ja pracuję przynajmniej raz dziennie z godzinę, ale zdarza się też, że więcej niż jeden raz, bo po południu jeszcze też zdarza mi się albo wieczorem te ćwiczenia powtarzać i robić to dość regularnie. No, z jakąś przerwą dzienną, jednego dnia, żeby te mięśnie wróciły tak do, do stanu normalności, żeby nie były zbyt napięte. Super. Powie Pan jeszcze, jak często Pan tutaj do mnie przychodzi, tak? Czy to pięć razy w tygodniu, czy raz w miesiącu do pana Janusza przychodzę regularnie i to zwykle jest raz w tygodniu. No chyba, że gdzieś wyjeżdżam, to wtedy jest jakaś dłuższa przerwa tygodniowa na przykład. No ale normalnie to raz na tydzień spotykamy się i tutaj. Pan Janusz robi ze mną różne takie ćwiczenia. Czy zwraca uwagę, żebym ja te ćwiczenia wykonywał prawidłowo? Bo się okazuje, że nie mamy nawet świadomości tego, że nogi są nie tak, czy, czy biodra są nie tak, i wydaje nam się, że robimy ćwiczenie prawidłowo, a jednak to nie jest to ćwiczenie. No właśnie, poruszył tutaj pan taki. Temat, że możemy ćwiczyć w nieskończoność, ale jeżeli będziemy wykonywali ćwiczenie nieprawidłowo, no to to ćwiczenie nic nie da. Jeszcze może tak pan powie od siebie, jak to wygląda z tą prawidłowością, nieprawidłowością. Dużo się czepiam tego, że pan nieprawidłowo wykonuje, czy wszystko jest cacy. No nie, zwraca mi pan uwagę na właśnie niektóre moje. Poczynania, że, że nie są takie jak trzeba, i trzeba to po prostu przećwiczyć, zrobić raz, drugi, trzeci, i wtedy jest już ta świadomość swojego ciała, żeby tak robić, a nie inaczej. Super. To jeszcze panie Tadoszu, minęło 8 miesięcy od rehabilitacji tych bioder. No i teraz pan powie od, jakby to powiedzieć, od siebie. 8 miesięcy temu kwalifikował się pan na protezę bioder. Jednego i drugiego biodra. Teraz wykonał pan przez 8 miesięcy pracę. No i pan powie, czy myśli pan o endoprotezie bioder, czy nie? No nie myślę. Myślę o tym, żeby się jeszcze tymi ćwiczeniami na biodra, w szczególności na biodra, bo kręgosłup też sprawia problemy, żeby poprawić to wszystko i żeby nie było potrzeby w przyszłości dokonywać właśnie no, tego sztucznego biodra. Po 8 miesiącach, jak pan ocenia progres? Czy zauważa pan jakąś poprawę taką zauważalną, czy jest to poprawa taka, że to jest granie warta świeczki? Nie, zdecydowanie jest lepiej i te ćwiczenia o których pan mówi, że regularnie trzeba je robić, one zdecydowanie wpływają na naszą kondycję, możliwość wykonywania tych ćwiczeń, które są przewidziane do tego, żeby zwiększyć tą możliwości ruchu bioder czy kręgosłupa. Jest to potrzebne i myślę, że muszę to kontynuować. Super. Panie Tadeuszu, dziękuję panu tutaj za no, podzielenie się ze wszystkimi swoim doświadczeniem w temacie bioder. Pan Tadeusz jest no, fantastyczną postacią, bo z reguły to ja o sobie opowiadałem, że ja zrobiłem to, to, z kolonami zrobiłem to, to, tamto, osiągnąłem taką sprawność i tak dalej. No i wszystkim się wydaje, że tylko ja jestem jedyny, więcej tutaj nie ma nikogo. A tu jest, proszę państwa, konkret, tu jest konkret, to jest pacjent, który ma. Zrujnowane dwa stawy biodrowe, widać to było na zdjęciach rentgenowskich, potwierdziła to diagnostyka funkcjonalna 8 miesięcy temu, bez dyskusji kwalifikował się na endoprotezę biodry. 8 miesięcy rzetelnej, wytrwałej pracy jest potężna poprawa do przodu. Jak tutaj liczyliśmy na bazie chodu około 400%. Tutaj u Pana Tadeusza no, jest niesamowita poprawa, jeżeli chodzi na razie o chód, jazdę na rowerze, sposób poruszania się, więc tu jest bardzo duży progres. Teraz pracujemy nad innymi elementami ruchu, pracujemy nad prawidłowym ruchem i w miarę upływu czasu będzie coraz lepiej, coraz większy progres, jak to się mówi, w miarę jedzenia apetyt rośnie, także nam tutaj też apetyt rośnie, żeby te zakresy ruchu były coraz większe, żeby pan Tadeusz swobodnie się poruszał, żeby te spacery były nie 3-kilometrowe, ale. 5 czy km, żeby to dał radę bez problemu zrobić. No i żeby mógł parę rzeczy wykonać. A panie Tadeu, że tak zadam panu pytanie, a gdybyśmy tak poszli w kierunek LOTOS z jogi, jest pan chętny? LOTOS i joga. No do LOTOSu tak, z tą jogą to nie wiem, czy, czy jeszcze za wcześnie jest, ale myślę, że coś zrobimy w tym kierunku. Super. Także mamy wielki cel na najbliższe 30 lat. Więc w tym kierunku będziemy szli. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzach. Jeżeli chcecie po więcej informacji, zapraszam na kolejne filmy i Pan Tadeusz jest bardzo chętny do tego, żeby się dzielić z wami doświadczeniem, więc za parę miesięcy poproszę go znowu, żeby podzielił się tym, co przez kolejne miesiące udało mu się uzyskać. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do miłego zobaczenia. Następny raz.